na tym zadaniu, na przykładzie tego zadania, pokażę, jak można ustalić wartość końcową złożonego kapitału po pewnym okresie czasu, gdy obowiązuje kapitalizacja częstsza niż rok, niż roczna i ma charakter ona z góry, czyli każde odsetki dopisywane są na początku każdego kolejnego podokresu. W treści zadania jest wyraźnie napisane, że banku obowiązywała kapitalizacja miesięczna, że miała charakter z góry, obowiązywała stopa procentowa 8% w skali roku, a kwota zdeponowana to 2000 zł. Możemy ustalić w tym momencie, jaka będzie wartość końcowa takiego kapitału po 10 miesiącach. Możemy wypisać wszystkie informacje, bo to ułatwia zdecydowanie nam tutaj rozwiązywanie zadań. Dane szukane, wzór, obliczenie, interpretacja. Wszystkie te elementy są tutaj niezbędne. Więc możemy napisać, że wartość początkowa takiego kapitału to jest 2000. My musimy ustalić wartość przyszła takiego kapitału, wiedząc, że stopa roczna to jest 8%. Ona będzie oczywiście obowiązywała okres 8 miesięcy, ale co jest ważne, kapitalizacja ma charakter miesięczny, czyli liczba tutaj kapitalizacji równa się 12. To powinno być znak równa się, czyli jeżeli wiem, że okres czasu to jest 10 miesięcy, to musimy go przeliczyć, jaka to jest część roku, bo czas ma być liczony w latach we wzorze, który ja teraz pokażę. Bo oczywiście, że można powiedzieć, że czas to jest po prostu 10 miesięcy, ale powiedzmy do tego wzoru na kapitalizację tutaj z góry, podokresową, tak był, ten zapis byłby najwygodniejszy. Możemy powiedzieć wtedy, że jeżeli kapitalizacja jest miesięczna z góry, to niemało, że stopę procentową trzeba przeliczyć na miesięczną, bo to jest roczna, więc jak podzielimy przez 12, staje się miesięczną. Można to oczywiście gdzieś tu zrobić wcześniej w treści zadania. Dodatkowo, jeżeli ona ma charakter z góry, to wartość obecną nie mnożymy przez 1 plus r do potęgi, tylko dzielimy przez 1 minus r obowiązujące do potęgi. Także jest ta niewielka różnica, ale ujęcie czy z góry, czy z dołu da nam zupełnie inną wartość. I teraz, jeżeli wartość początkowa tego kapitału to jest 2000, dzielimy przez 1 plus obowiązująca roczna dostosowana, czyli tutaj do kapitalizacji, czyli miesięczna, jest podniesiona do n razy m. N to jest część roku, czyli 10 dwunastych roku, razy ile jest kapitalizacji w ciągu roku. Ja bym powiedziała, że ja od razu tutaj zawsze, nieważne jaka jest kapitalizacja, po prostu wpisuję, ile jest okresów kapitalizacji. Jeżeli czas trwania lokaty to 10 miesięcy, a obowiązuje kapitalizacja miesięczna, to tutaj u góry piszemy sobie do potęgi dziesiątej. Wynikiem jest ta liczba. Oczywiście na kalkulatorze polecam liczyć to etapami, czyli 1 minus 0,08 podzielone przez 12 to jest wynik. Na kalkulatorze podnosimy w tym momencie do potęgi dziesiątej, enter, kopiujemy tą wartość i 2000 dzielimy przez uzyskaną w pamięci tutaj kalkulatora wartość i mamy wartość, którą należy wpisać jako odpowiedź. Można by było też, widzę, zaokrąglić do 36, tak może by było tutaj bardziej prawidłowo i wtedy możemy już pisać odpowiedź. Każde zadanie oczywiście kończymy odpowiedzią nasze zadanie, że po 10 miesiącach ten kapitał końcowy będzie wynosił 2138,35 czy tam zaokrąglenie 36.